Lekcja miała być o legendach ziemi chełmskiej, tylko pomyliłem konwenty. Przepraszam. Prelekcja będzie o Stanisławie Szukalskim i jego sztuce. Jeśli ktoś był na takiej prelekcji, to może sobie tą godzinę, nie wiem, spędzić na piwie, bo będę mówił zasadniczo prawie to samo. Ja może tak zapytam, czy ktoś z Państwa słyszał o Stanisławie Szukalskim wcześniej? Dwie osoby. Trzy osoby. No to reszta z Państwa pozna dzisiaj swego ulubionego rzeźbiarza do końca życia. Zaczniemy. Po co nam syn, jak mamy kawę? Zaczniemy od samego początku. Stanisław Szukalski urodził się w Warcie pod koniec XIX wieku w bardzo ciekawej rodzinie, bowiem jego ojciec Dionizy Szukalski, tu na zdjęciu, był robotnikiem, rzeźnikiem, socjalistą, terrorystą i generalnie carska ochrona mu zaczęła strasznie deptać po piętach, więc stwierdził, że pora zmienić kraj na jakiś bardziej przyjazny. Najpierw pojechał do RPA, w RPA akurat trwała wojna. Tam mu się średnio podobało, ale wrócił z jakimiś tam pieniędzmi. Jak wrócił, okazało się, że mu prawda dalej carska ochrona depcze po piętach. W związku z tym pojechał znowu, tym razem do Brazylii. W Brazylii też mu się zasadniczo podobało, też wrócił z jakimiś pieniędzmi. Okazało się, że nadal mu depczą po piętach. W związku z tym podjął męską decyzję, że no chyba skorzystał z usług tych żydowskich naganiaczy, co tak wszystkich zachęcać, żeby jechać do Ameryki i pojechał do USA. Ciekawe. Wyobraźcie sobie czasy, kiedy po Polsce krążyli naganiacze, przekonując ludzi do emigracji do USA. Nawet byli w stanie bilet zafundować. Dla nas rzeczy pewne nie będą. W każdym razie Dionizy Szukalski wyjechał do Chicago, po pewnym czasie ściągnął żonę i dzieci. No i w ten sposób mały Stanisław w wieku lat bodajże 7 trafił za ocean do Chicago. W Chicago chodził jakiś czas do szkoły, ale nauka szkolna mu to jest rzeźba też Dionizego Szukalskiego, autorstwa jego syna. A to jest ich dom rodzinny w Warcie, zburzony pod koniec okresu komuny. Teraz pewnie sobie w brodę trochę pójdą. W każdym razie mały Stanisław trochę się uczył, trochę bumerował, ale trafił na takie otwarte zajęcia w Chicago Institute of Art. Oni robili pracownie rzeźbiarskie i malarskie dla dzieci, ukierunkowane trochę na takie różne dzieci ulicy i on tam trafił i stwierdzili, Boże, jaki ten chłopak ma talent, go będziemy kształcić. No i tam się zaczepił i tam się uczył. Gdy miał 11 lat, przyjechała do Stanów Zjednoczonych taka delegacja artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. I oni im pokazali, o tutaj jest wasz kraj, zobaczcie jak on rzeźbi. Siedzi, o kurczę, to jest błysk talentu samorodny, słuchaj chłopak, ty tu się w tym Chicago zmarnujesz. Jedź z nami do Krakowa. Wciągniemy cię na Akademię Sztuk Pięknych. Będziesz miał dyplom poważnej, sensownej uczelni, a nie jakiegoś tam Chicago Institute of Art. Co to w ogóle warto są te amerykańskie dyplomy, podeczę się w tym. No i on stwierdził, że on to chyba faktycznie pojedzie do Krakowa i zostanie rzeźbiarzem na Akademii Sztuk Pięknych i będzie miał poważny papier, poważnej uczelni. To kolejny paradoks, prawda? Że dyplom polskiej uczelni był wtedy znacznie więcej wart niż dyplom amerykańskiej uczelni. Tu mamy młodego Szukalskiego na Akademii Sztuk Pięknych. Nie miał wtedy ukończonych 16 lat, to był wymóg formalny, ale jakoś go zdołali wkręcić. Po czym Szukalski się bardzo szybko skonfliktował z wszystkimi profesorami rzeźby, którzy go uczyli.
On chciał rzeźbić po swojemu, mi się to nie podobało. Tu mamy, prawda, instalację w wykonaniu Szukalskiego. Na pierwszym planie, jak widzimy, piękny szkielet, a Szukalski goły z fajfusem na wierzchu stoi tu z tyłu. W każdym razie strasznie się tam skonfliktował. Wylano go z tej akademii, potem się przeprosił. Przyjęto go znowu, tu Szukalski udaje ducha. Potem znowu się z nimi pożar i w przededniu I wojny światowej wsiadł na statek i popłynął do Ameryki. Stwierdzono, że jednak około tym krakowskim zasiadku to się nie da wytrzymać. Prawda, dopiero w Stanach Zjednoczonych chyba jednak bardziej go lubią, szanują. I tu jest jeszcze młody Szukalski z okresu, kiedy studiował. Szukalski miał charakter trudny. Na tym obrazku widzimy, że miał też pewne przerosty ego. To jest autoportret jako Kopernik. Tutaj jeszcze zbliżenie tej rzeczy. Miał niewątpliwie wielki talent, tylko kociołek mu nie gotował i z biegiem lat gotował mu coraz gorzej. To jest jeszcze studium regi, on też rysował. O tym za moment. W każdym razie w przededniu I wojny światowej Szukalski był spotem w Ameryce, no i w Ameryce mu się przytrafiło coś takiego, że się zakochał i ożenił, bo już w latach był odpowiednich. Jego wybranką była kobieta absolutny idea. Po pierwsze, bajecznie bogata, bo córka amerykańskiego milionera. Po drugie, bajecznie piękna. Po trzecie, sama też malarka, więc rozumiała w pełni potrzeby jego, prawda, artystycznej duszy i uniesień. No, powiedzmy sobie, lepiej trafić nie było. Urodziła mu się córka. Córka miała guwernantkę. No i po 3 latach Szukalski się rozwiódł z żoną milionerką i poślubił guwernantkę, która była biedna jak mysz kościelna, brzydka jakby kichnęła w kałamarz i do tego nie była artystką. Ale co ciekawe, to małżeństwo przetrwało ponad 60 lat. Więc musiała to być naprawdę wielka miłość. Natomiast z żoną milionerką zachował stosunki na tyle poprawne, że ona potem jeszcze przez wiele lat finansowała różne jego projekty, głównie odlewy zbrodni. W każdym razie, gdy nastała niepodległa Polska, stwierdzono, że jest taki nasz rzeźbiarz, tutaj trochę kiedyś zrobił w tym Krakowie, ale jest wybitny. Przydałoby się, żeby tutaj popracował dla niepodległego kraju. No i na początku lat 20. Szukalski dostał zaproszenie, żeby przybyć do Polski. Przybył do Polski z dużym plikiem swoich różnych rysunków, projektów, modeli rzeźb, gotowych rzeźb. I się zaczęła nieprawdopodobna jazda. Powiem, osobowość Szukalskiego w zderzeniu z konserwatywnym Krakowem to nie wyszło miastu na dobrze. Tu jest projekt Szukalskiego z lat 20. Te dwa węże, konkretnie kopry i ten człowieczek z przodu. Czy ktoś z Państwa zgadnie, co ten pomnik miał przedstawiać? Było pierwsze podejście Szukalskiego do projektu pomniku dla Unii Polsko-Litewskiej. To sami Państwo rozumiecie. Tu są projekty pawilonu polskiego na wystawę światową, które Szukalski zaprojektował, ale to do realizacji nie poszło. Proszę zwrócić uwagę na kapitel drewnianych słupów, które miały podtrzymywać strop. Szukalski generalnie bardzo lubił polskie symbole, bardzo lubił pogańskie symbole, myślał własne symbole, o tym będzie szerzej za moment. Kolejny projekt Szukalskiego, rzeźba Słoneczek. Szukalski sobie mianowicie wymyślił, że postawi to na dziedzińcu Wawel. W tym okresie, Wawel po okresie rządów austro-węgierskich był
poddawany gruntownej renowacji. Kierował tym znany profesor Szyszko Bohusz, architekt, historyk sztuki. No i Szukalski zasypywał nieszczęsnego profesora swoimi projektami. Profesor go generalnie wysłał na bambus i z tego się w końcu zrodziła głęboka niechęć między obydwoma panami. W każdym razie Szukalski uczył, że na dziedzińcu Wawelu postawi swoją piękną rzeźbę, że w Łodzi ludzie z Krakowa mieli gdzie sobie ślubować wieczną miłość. Szyszko Bohusz kazał mu spalić. Nie pasowało to do koncepcji architektonicznej dziedzińca wawelskiego. Kolejne podejście do projektu pomnika Unii Polsko-Litewskiej. Tym razem już nie kobry, ale żmije. Wprawdzie dla Litwinów święty Wężyn był wąż z kulapa, a nie żmija, no ale tutaj mamy, prawda? Ten komputer mnie nie lubi. Tutaj mamy, prawda, dwa splecione węże, a tam, prawda, na górze Polska podciąga Litwę na wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego. Projekt oczywiście pozostał w fazie projektów, bo nie chciał. To jest taki trochę prakubistyczny projekt pomnika polskiej husarii. Niezrealizowany na szczęście. A tutaj przechodzimy do rzeczy jeszcze weselszych. W 1923 roku magistrat miasta Wilna ogłosił konkurs na projekt pomnika. Czy ktoś z Państwa by się domyślił, czym to może być pomnik? Ojej, podpisałem. Spaliłem. Owoż tak. To jest, niestety zachowały się tylko zdjęcia, bowiem to ciekawe, ta ciekawa rzeźba była tu w pobliskich Katowicach i hitlerowcy na nią w czasie wojny zniszczyli. Ja to tego komputera chyba nie lubię. W każdym razie, co tutaj widzimy? Na tym ołtarzu, katafalku leży Adam Mickiewicz, półleży. W tym ujęciu tego nie bardzo widać, ale jest z fajfusem na wierzchu. Pod ramieniem trzyma orła białego, którego poi krwią, która mu płynie z rozciapanej piersi, gdzie widać serce zranione. Krew kapie z tego serca na dłoni, on tak poi orła. Bardzo ładny projekt. Proszę zwrócić uwagę na taką dość aztecką fryzurę naszego mieszcza. Dobrze. Szukalski miał dwa takie w życiu idee fixe. Jeśli kogoś szanował, to go rzeźbił z wspaniałą muskulaturą i z wielkim przyrodzeniem. Tu widzimy, że Mickiewicza szanował, bo zrobił z niego takiego niezłego rana. W każdym razie ten fantastyczny projekt zdobył pierwsze miejsce, ale nie poszedł do realizacji, bowiem był zbyt kontrowersyjny. Uznano, że jest to rzeźba najlepsza technicznie, najciekawsza ideowo, ale pokazywać ludziom się jej niestety w przestrzeni publicznej nie da. Szukalski bardzo się na miasto Wilno za to obraził. Kolejny pomysł, projekt sarkofagu Juliusza Słowackiego. A to jest projekt pomnika Juliusza Słowackiego. Gdzie, jak widzimy, Słowackiego też szanował, bo go tak umieścił solidnie. Słowacki wypuszcza strzałę ku niebiosom. Można to sobie na różne sposoby interpretować. Dobrze. Czy ktoś pokusi się o próbę zgadnięcia, kogo miał przedstawiać ten pomnik? Od razu dodam, że był znowu przeznaczony dla Wawelu. Oważ, drodzy i zacni, na tym pomniku mamy księcia Kraka, który walczy z trzygłowym smokiem. Tu są głowy smoka.
Tu jest książę Krak, któremu z pleców wyrastają orne skrzydła i który temu smokowi pakuje pod brodę strzałę z takiego wielocięciwowego łuku. Niestety zarząd Wawelu w osobie profesora Szyszkowa uprzasnął kazał Szukalskiemu spadać na powrót. To był okres w ogóle bardzo ciekawy, bo na przykład do Krakowa sprowadzono legendarny wóz drzymały i eksponowano go w Barbakanie. I Szukalski wymyślił, że sam wóz drzymały to jest za mało, że trzeba w Krakowie zbudować mauzoleum rodu Drzymałów jako obrońców polskości, a ta dziwna konstrukcja tutaj to jest projekt sarkofagu Nestora Rodu. Ani miasto Kraków, ani rodzina Drzymałów nie były zainteresowane tym projektem. Niestety. W związku z czym Szukalski po licznych niepowodzeniach artystycznych, nie spotykając się z zrozumieniem, to jest późniejsza jego rzeźba zatytułowana Cecora. A to jest jakaś rzeźba też z lat 30., ale nie wiem co przedstawiam. Jeszcze jedno ujęcie rzeźby Cecora. To jest jakaś rzeźba obuwca, też jest późniejsza. Przejdźmy sobie do kolejnego etapu w jego życiu. Rzeźba podejrzewam Zamarły lot. To jest rzeźba Orator, też wystawiona w Krakowie. Szukalski prezentuje swój codzienny stosunek do współobywateli i reszty ludzkości. To jest projekt monety 10-złotowej, którą Szukalski projektował. To jest późniejsza praca, medal Pucharu Zawodów Gordona Bennetta i ona poszła do realizacji. Projekt monety 100-złotowej z wizerunkiem Kopernika. Ona została wybita w niewielkim nakładzie jako moneta próbna i obecnie była ostatnio na Allegro 27 tysięcy złotych. Jeszcze jeden projekt rzeźby Słonecznik. Rzeźba przedstawiająca znowu księcia Kraka, który unosi nad głową orła. Szukalski się na Kraków obraził, pojechał na trochę do Ameryki, ale jakoś go ta Polska ciągnęła, więc niebawem wrócił do Polski. No i oczywiście zaczął znowu warchowić. Szukalski wielu Polaków darzył ogromnym szacunkiem. I wpadł sobie na pomysł, żeby pod Wawelem postawić kolejną wspaniałą rzeźbę. Nazwał ją Politwarus. Miał to być mityczny wojownik symbolizujący połączone Polskę, Litwę i Ruś. Jak się wpatrzymy, tak, konia chyba też szanował. W każdym razie widać tę piękną muskulaturę na tym koniu. Jak się wpatrzymy bardziej szczegółowo, to ta twarz wyda nam się znajoma. No, pomyślcie sobie, że prawda, ten wojownik będzie miał twarz Piłsudskiego, widoczną w takim futurystycznym hełmie w kształcie głowy orła. Nie wiem, czy marszałek Piłsudski ten projekt widział, mam nadzieję, że nie. Oczywiście Szukalskiemu znowu kazano spadać na bambus. No i taka piękna rzeźba pod Wawelem nie stoi. A tutaj, prawda, czasopismo satyryczne z lat 20. Obrazek przedstawiający, jak sobie Szukalski rzeźbi szóstą klepkę. Piątą klepkę, przepraszam. Projekt klatki schodowej. Niezrealizowany chyba na szczęście. To jest jeszcze jakaś rzeźba, ale wiem, co przedstawia. Szukalski miał plany bardzo ambitne, to znaczy wpadł na pomysł, że jego sił mało, żeby wstrząsnąć i telepnąć światem sztuki
krakowskiej trzeba zebrać zastęp jemu podobnych świrów i rzucić wyzwanie konkretnie. Zaczął sobie szukać uczniów. Ponieważ jakąś tam sławę miał, chociaż większą jako skandalista niż jako rzeźbiarz, uczniowie ściągnęli, owszem, w niezłej ilości, bo tam w sumie miał przez to jego środowisko przewinęło się około 40 ludzi. Wymyślił sobie, że założy z nich organizację, którą nazwał Szczep Rogate Serce, że zerwą z całym dotychczasowym dorobkiem sztuki, będą tworzyć nową sztukę dla nowej Polski. Wymyślił stroje organizacyjne, tu mamy przykład takiego stroju organizacyjnego. Natomiast na tym obrazku jest jedna ciekawa rzecz. Proszę popatrzeć z boku. To jest pismo Szuchalskiego. Opracował własny font dla alfabetu polskiego i w ten sposób pisał swoje listy, notatki, pisma do przyjaciół. Masakra, nie? Zwróćcie uwagę. Kiedy zaś w całym kraju budował w chyba. Da się to odczytać, tylko trzeba się do tego pisma trochę przyzwyczaić. O tej projekt pasa góralskiego, jeszcze jedna rzecz, żeby to co. Okay. Dobra, teraz będzie zagadka. Ktoś z Państwa zgadnie, co to za wspaniała rzeźba widoczna tutaj. Znaczy inaczej, kogo mogłabym przedstawić? Jeszcze tak zbliżenie na twarz. Bo twarz jest w sumie bardzo podobna. Dobra, nie będę męczył zagadkami. Mianowicie. Pierwsza połowa lat 30. we Włoszech do władzy dochodzą faszyści pod wodzą Mussoliniego. Szukalski o faszyzmie i o Mussolini wiedział w sumie niewiele. Natomiast słyszał, że Mussolini daje stypendia artystom, daje stypendia archeologom i tam kazał wyburzyć dwie dzielnice Rzymu, żeby odsłonić Forum Romanum. I że rzeźbierze mają we Włoszech dobrze, no bo rzeźbią te, prawda, rózgi liktorskie, rzymskie orły i tak dalej, z tego jest kasa. W związku z tym uznał, że Mussolini to jest swój człowiek. I go wyrzeźbił. Wyrzeźbił rzeźbę, która, on to nazwał Re Mussolini. Upozował Mussoliniego na Wilczyce Kapitolińskiej. Tylko Wilczyca Kapitolińska ma pod brzuchem, prawda, dwóch chłopców, a Mussoliniemu dał dwa wilki. Jak Państwo widzą, Mussoliniego bardzo szanował, bo go bardzo umięśnił. Mussolini ma ogon, ma uszy. Jednak Szukalski coś o faszyzmie chyba wiedział, sądząc po tym, jak Mussolini tutaj wyciąga rękę w faszystowskim pozdrowieniu. Ptaszka nie widać, więc nie wiemy, czy i od tej strony Mussolini go szanował, ale prawdopodobnie tak. W każdym razie Szukalski tą rzeźbę odlał i zaproponował, żeby polska misja dyplomatyczna, która idzie do Rzymu na wymianę, wzięła to jako prezent od narodu polskiego dla dyktatora. Polski NSZ odmówił. Natomiast tą cenną rzeźbę zniszczyli nam hitlerowcy w czasie okupacji, zupełnie nie patrząc, że przedstawia w końcu ich sojusznika. Ci hitlerowcy to głupi byli. Tu jest jeszcze jedna ciekawostka, bowiem to zdjęcie przedstawia wystawę w gmachu Zachęty w Krakowie. Szukalski ze swoimi uczniami zrobili wystawę przegląd swoich prac. Dostali na to jedną salę. Tu Szukalski prezentuje tak zwanego toporła. Wymyślił sobie mianowicie, że
nasi słowiańscy przodkowie mieli taki symbol. Wprawdzie archeolodzy nie potwierdzają istnienia takiego symbolu, ale on jest po prostu tak absolutnie oczywisty, że musiał istnieć. Szukalski często chodził z założenia, że jeśli coś było oczywiste, to musiało istnieć. Jest to skrzyżowanie topora bojowego z orłem. Z tyłu widzimy rzeźbę Mussoliniego. Rzeźby, inne rzeźby Szukalski by go uczył. Wystawa skończyła się nielichym skandalem, bowiem, prawda, no, udostępnili mu tą salę. Natomiast gmach był duży i tam były rozmaite inne wystawy innych krakowskich artystów. Natomiast Szukalski otwarcie wystawę zaczął od słów, że jedyne wartościowe prace w tym budynku znajdują się w tym pomieszczeniu. Gdzieś tam ze 3 dni się kotłowało, po czym stwierdzili, bierzmy swoje barachło i wynosi i więcej tu nie wraca. W każdym razie no, Szukalski musiał opuścić i zwinąć wystawę. Tu jest drugie idee fixe Szukalskiego, mianowicie czteroskrzydły orzeł. O tym będzie jeszcze dokładnie za chwilę. No, po czym... Hop. Okej. Ktoś odgadnie, co miał przedstawiać ten pomnik? No, domyślać się o tym. Po śmierci Józefa Piłsudskiego Szukalski wpadł w amok twórczy i zaczął projektować, jakby tu marszałka godnie upamiętnić. Pomyślał, że przed Wawelem postawi się pomnik Piłsudskiego. Znowu się położyło. A wymyślił sobie tak, że prawda, marszałek Piłsudski będzie miał na głowie, będzie widzieć na trudnym zdjęciu, ni to hełm, ni to koronę o kształcie, prawda, węgła chłopskiej chałupy polskiej, z 2 walkiriami po bokach, z zadgarstków będą mu wyrastać orle skrzydła. No, muskulatura się pod tym strojem rysuje, tam wężyki generalskie na kołnierzu. Dobrze, że Piłsudski nie dożył. O, jest jeszcze przyzwyczaj. W każdym razie z tym projektem znowu kazali Szukalskiemu spadać na bambus. Czy powiedzmy sobie szczerze, ten pomnik to miał być tylko takim wstępem do większego założenia artystycznego. Bowiem kiedy się zastanawiono, gdzie pochować Piłsudskiego, no, że na Wawelu było absolutnie jasne. Natomiast Szukalski sobie wyobrażał, że marszałka Piłsudskiego się pogrzebie w Smoczej Jamie. Trudno o bardziej godne miejsce. Przed wejściem do Smoczej Jamy miał stać pomnik 20-metrowej wysokości. Natomiast w środku Smoczej Jamy on sobie wymyślił, że postawi się taką figurę, zrobi się tam świątynię ducha polskiego, figura nawiązująca do rzeźby Światowida. Będą 4 twarze i ten światowid będzie miał twarze Kopernika, Marii Curie Skłodowskiej, Piłsudskiego i bodajże Witelona. Czyli 4 najwybitniejszych Polaków wszechczasów. Maria Curie Skłodowska bym jeszcze żyła wtedy. To jest projekt pomnika Kopernika. O, a tak miał wyglądać sarkofag Józefa Piłsudskiego. Pień dębowy, chociaż ten dąb to tak chyba Szukalski bardzo wiedział, jak dęby wyglądają. Na ścianie powyżej wykuty toporzeł, no bo prawda, polski symbol wprawdzie. Polskie tylko wyobraźni Szukalskiego, niemniej jednak polski. Oczywiście Szukalskiemu z tymi koncepcjami kazano spadać na bambus, więc strzył dzikiego focha, wrócił do Ameryki. Pod koniec lat 30. wojewoda śląski stwierdził, że kurczę, jest taki fajny rzeźbiarz. On by mi się tu przydał w Katowicach. Wysłał Szukalskiemu list, że zaprasza go do Katowic, że będą rządowe zlecenia. Przyjeżdżaj, bracie, rzeźbi, przysyłamy kasę, przywieź swój dorobek, wystawimy go w Polsce.
No i pechowo Szupański spakował praktycznie cały swój dorobek i wysłał do Polski. No i wpadło to w ręce Niemców, którzy sztuką zdegenerowaną, jak to nazywali, gardzili i uniszczyli. To jest gmach urzędów zespolonych w Katowicach i projekt, przepraszam, nie projekt, to było zrealizowane. Coś, co Szukalski uważał za śląskiego orła. W każdym razie to zostało też zniszczone. Teraz są projekty, żeby to odtworzyć. To jest projekt rzeźby górnika, też przewidziany dla Śląska. Proszę zwrócić uwagę, że górników chyba też szanował. No, bardzo szanował. I tutaj ile kilofów jeszcze naokoło. Projekt pomnika Bolesława Chrobrego dla Katowic. Pomyślmy sobie, że się usypie taki kurhan, na tym kurhanie postawi taki Stonehenge, na tym Bolesława Chrobrego z taką wielką tarczą w kształcie orlego skrzydła, a tu jeszcze z tego kurhanu wychodziły takie rzędy słowiańskich wojowników, a całość będzie opleciona dwoma wężami. I to, powiedzmy sobie szczerze, było bliskie realizacji, bowiem Szukalski w sierpniu 1939 roku pod Warszawą pracował nad rzeźbą Bolesława Chrobrego na ten pomnik. Niestety nadleciały hitlerowskie bombowce, wrócił w Perze na Cegielnie, gdzie miał pracownię. Szukalski przetrwał bombardowania w piwnicy ambasady USA, ponieważ miał amerykańskie obywatelstwo. I zaraz gdzieś w listopadzie 1939 roku będzie poszukiwany przez Gestapo z Polski, szczęśliwie drapnął. W Polsce powstał cały jego dorobek. To jest rzeźba przedstawiająca Bolesława Śmiałego, który tutaj depcze mitrę biskupa Stanisława. To jest jakaś rzeźba, bodajże orator. Ups, nie pamiętam, co przedstawia ta rzeźba. To jest rzeźba zatytułowana Praca. To jest jakiś motyw francuski. Tu jest Szukalski pod koniec lat 30. Jak wyglądał z emblematem szczepu rogate serce na piersiach. Puchar zawodów Gordona Bennetta. To było faktycznie oddane i to było wręczone zwycięzcom. Tutaj mamy ślimaka, z którego się wyłania naga kobieta trzymająca sfery niebieskie. Tu jest jakiś rysunek Indianina, tu jest rysunek żaby. To są jakieś inne jego rysunki projektowe z tego okresu. I dojechaliśmy do końca. Przejdziemy sobie do lat 40. W każdym razie Szukalski, ewakuowawszy się szczęśliwie z Polski, stracił tutaj praktycznie cały dorobek. Wylądował w Ameryce goły i wesoły, bowiem z byłą żoną milionerką już nie żył w takiej wielkiej przyjaźni. Trochę go nadal wspierał, ale już nie tak bardzo. Praktycznie wszystkie jego prace, które mógłby wystawić albo sprzedać, przepadły w kraju. No i Szukalski powinien wziąć się w garści i zacząć pracować dalej. Ale on akurat wpadł na bardzo ambitny pomysł kolejny. Postanowił zostać historykiem i antropologiem amatorem. Mianowicie, kiedy siedział sobie jeszcze w Europie, czekając na bilet do Stanów, usłyszał, że niemieckie wojska zdobyły w Danii miejscowość o nazwie Bohuslän. Wiedział, że jego ta nazwa brzmi strasznie słowiańsko. Skombinował sobie jakąś mapę Europy i zaczął zaznaczać inne nazwy miejsc, które mu brzmiały słowiańsko. I stwierdził, że jest ich nieprawdopodobnie dużo. Znaczy, w którymś momencie doszedł do takiego etapu, że mu prawie wszystko brzmiało słowiańsko. I stwierdził, że w takim razie cywilizacja europejska musi się wywodzić od cywilizacji słowiańskiej.
A potem to już była ogólnie jasna. A potem wymyślił sobie, że więc cywilizacja europejska pochodzi od cywilizacji polskiej. Polacy byli najstarszym ludem Europy. Najstarszym ludem świata. Szukalski, analizując nazwy geograficzne, wpadł na trop języka, który nazwał maćmową, pierwotnego języka ludzkości. Język ten miał wyrazy jednosylabowe. Masa nazw geograficznych dała się przez to rozkodować. Babilon. Babylon. Miejsce urodzenia kogoś. Londyn. Miejsce lądowania. I tak dalej. Jak zaczął w ten sposób analizować, praktycznie wszystko mu fajnie wychodziło. I tak, to jest jakiś jego rysunek przedstawiający słowiańskie bóstwo. Także jako żywo mitologia takiego słowiańskiego bóstwa, proszę zwrócić uwagę na taki pseudo-uralski strój tego Słowianina. Wprawdzie mitologia takiego słowiańskiego bóstwa jako żywo nie notuje, ale jest to rzecz tak oczywista, że na pewno była. Tutaj obrzęd w słowiańskiej świątyni, proszę zwrócić uwagę na tą żelbetową kopułę tutaj. Wprawdzie archeolodzy takowych kopuł do tej pory w Polsce nie znaleźli, ale znowu mówimy tu o rzeczach na swój sposób oczywistych. To jest obraz, który jest o tyle ciekawy, że przedstawia jego pierwszą żonę jako słowiańską kapłankę biegnącą przez las. No, trzeba przyznać, że była ładna. To w sumie wszystko, co możemy przyznać. To jest bardzo ciekawy obraz przedstawiający zatytułowany Dziedzictwo. On to i namalował, i potem próbował rzeźbić, z tym, że obraz jest dużo ładniejszy niż późniejsze rzeźby. Tu jest, prawda, obrzęd słowiański Stonehenge. Jest słowiańska kapłanka w jego wizjach. Święte drzewo Słowian. Ten obraz jest bardzo ładny w kolorze, ja widziałem jego lepszą reprodukcję. Rozmaite. Oto to jest rzeźba przedstawiająca dziedzictwo, następstwo jakieś kolejnych pokoleń. No, oczywiście no, to porła nie mogło zabraknąć, to jest w końcu rzeźba słowiańskiej polowni. O! No, nawet ty nam Lukas ukradł. W każdym razie Szukalski z tą swoją koncepcją, a to jest z kolei rysunek współczesnej amerykańskiej artystki nawiązujący do prac Szukalskiego. Rysowany w hołdzie Szukalskim. I powieść Krak, syn Ludoli, którą Szukalski napisał, żeby przedstawić swoją koncepcję, jak to wyglądało państwo pierwszych piastów. Współczuję tym, którzy to kiedykolwiek czytali. W latach 50. Szukalski rozwijał swoje zainteresowanie antropologiczne, natomiast rzeźby rysował niewiele. On się wtedy wkręcił trochę w Hollywoodzie, pracował przy scenografiach, między innymi współpracował z Stanleyem Kubrickiem. Natomiast większość czasu poświęcał na siedzenie w bibliotekach. To jeszcze nie była epoka skanerów i kserokopiarek, więc to, co go interesowało, to, co mu pasowało do jego koncepcji, to pracowicie przerysowywał. Zaczął analizować, to jest akurat do jeszcze innej koncepcji, ale tutaj za chwilę powiem. On sobie wpadł na taki pomysł. Zaczął analizować tatuaże rytualne różnych ludów, bowiem doszedł do wniosku, że w tatuażach jest zapisana pewna historia. Doszedł do wniosku, że tatuaże korelują ze stylem pływackim uprawianym przez różne ludy żyjące na ziemi. I że można to tak analizować. A jak te tatuaże powstały? Po potopie, kiedy woda była zmącona i ludzie opuszczali wpław Wyspę Wielkanocną, gdy wyszli na brzeg, zostawały im na twarzy ślady błota, które utrwalili w postaci rytualnych tatuaży. Brzmi to dziwnie, ale za chwilę.
Druga koncepcja Szukalskiego, która się wtedy narodziła, to istnienie tak zwanych Yetin synów. Synów Yeti. On uważał, że ludzkość jest od zarania dziejów gnębiona i prześladowana przez żyjące wśród nas małpoludy. Oczywiście te Yetin syny odpowiadały za wszystkie najbardziej zbrodnicze ideologie w dziejach ludzkości. Znaczy Yetin synem był Neron, Yetin synem był Lenin. Zaraz tutaj o. To jest ta koncepcja. Szukalski się uważał za neopoganina. Uważał, że zdecydowana większość religii jest wymyślona przez Yetin synów po to, żeby nas obezwładnić. A to jest amerykański z kolei rysunek satyryczny wypiwający koncepcję Szukalskiego. A tutaj jest rysunek Szukalskiego, mający zwrócić uwagę na, prawda, zagrożenie Yetin synami. Tutaj jest jeszcze, prawda, no, tak wyglądają rysunki dokumentacyjne Szukalskiego, które on przerysował z różnych albumów w bibliotece. Jakieś rzeźby sumeryjskie. No. Tu jest rysunek z późniejszego, to znaczy zdjęcie z późniejszego okresu. Szukalski swoje przemyślenia antropologiczno-historyczne zawarł w rękopisie, który liczy bodaj 37 tomów. I zawiera 16 tysięcy rysunków dokumentacyjnych. Jest to praca gigantyczna i ja uważam, że ktoś powinien się temu przyjrzeć, bo oczywiście koncepcje Szukalskiego są błędne, ale biorąc pod uwagę ogrom zgromadzonej dokumentacji, może coś z tego się wydedukuje innego. O, tutaj. Tak, rysunek Yetin syna gnębiącego ludzkość. Szukalski przerysował też maski różnych ludów pierwotnych, które miały świadczyć o tym, że te ludy sobie zdawały sprawę z zagrożenia Yetin synami. No tu mamy znowu rysunki do jego koncepcji z mułem powodziowym. O. Ja przepraszam. Nie ten obrazek. Ślady błota na twarzy. W zależności od stylu pływackiego preferowanego przez dane ludy. W każdym razie te koncepcje są bardzo ciekawe i rozbudowane. Oczywiście błędno. Tutaj mamy, jak rozpoznawać Yetin synów. Głównie po proporcjach ciała. Mamy homo sapiens i mamy Yetin syna. Cholera, jestem Yetin synem, z tego wynika. Ale się nie przyznaję. W każdym razie, jak się człowiek trochę wprawi, to Yetin synów jest w stanie rozpoznać. Głównie po małpiej mimice. Tutaj jest, prawda, król Faruk z Egiptu. A tutaj jest Neron. Tu jest Sokrates, tu jest Mussolini. Chyba się wyleczył z miłości do Mussoliniego w którymś momencie. To jest jeszcze z koncepcji płynięcia przez wiry. Jakoś trzeba było wyjaśnić te spiralne tatuaże Maorysów. Stary Szukalski, jego dzieła. Rysunek Sasquatcha. Jeśli się nazwa tego amerykańskiego Yeti, jeśli się tą nazwę rozbije na sylaby, to wychodzi, że jest to nazwa polska. Są ze zgładzonego. Są ze zgładzonego lądu. Sasquatcha, podobnie jak inne Yetin syny, prawdopodobnie wyroiły się z Atlantydy. Tylko to się nie otworzyło tak normalnie. Dojdę sobie, to chyba nie ta przeglądarka była. To? Zepsułem. Oj, 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 oj.
Dobra. Czy ktoś umie to... Otwórzmy kolejny podcast, ale może wróci do dar. Nie wróci. I... No, zepsułem komputer. O. A. Lenin jako Jetins. W każdym razie minął okres stalinowski, powiały nowe wiatry. I w Polsce przypomniano sobie o Szukalskim. Zbadano, stwierdzono tak. A, nie lubili go przed wojną. A, chciał wyrzeźbić paskudną karykaturę Piłsudskiego. A, wyrzeźbił paskudną karykaturę faszysty Mussoliniego. A, hitlerowcy mieli go na liście do likwidacji. Znaczy się swój człowiek. No i zaproszono Szukalskiego do Polski. Szukalski na wieść o tym, że ojczyzna wprawdzie socjalistyczna, ale wzywa, natychmiast pospieszył z ogromną teką swoich projektów w nadziei, że ci komuniści to może są sensowni ludzie. Zaczął od tego, że wpadł na pomysł postawienia kolejnej rzeźby czteroskrzydłego orła. Tu jest zbliżenie. W Warszawie chciał postawić rzeźbę. Czy ktoś się domyśli, co to za rzeźba? Tak, syrenka warszawska w wizji Szukalskiego. Syrenka warszawska, jak tutaj widzimy, ma z tyłu promienie nawiązujące do husarskich skrzydeł. Ma nie ogon rybi, tylko jej z nóg wyrastają dwa węże, prawdopodobnie kolejne reminiscencje Unii Polsko-Litewskiej. Syrenka trzyma sfery niebieskie, które wyrastają z końca warkocza. Syrenka opiera się na postumencie ozdobionego głowami z Wyspy Wielkanocnej. Jako że według koncepcji Szukalskiego Wyspa Wielkanocna jawiła mu się jako praojczyzna ludzkości, w tym praojczyzna Polaków. Znaczy on w którymś momencie doszedł do wniosku w swoich rozważaniach antropologicznych, że Polacy przetrwali potop na Wyspie Wielkanocnej i stamtąd zasiedli z powrotem Europę. Przy czym część się zdegenerowała i tak powstały inne narody, natomiast to najczystszą formą ludności polskiej są Polacy żyjący w Polsce. Tą koncepcję Syrenki wpadł na pomysł taki, że się to postawi na rynku Starego Miasta w Warszawie, który się wydrąży i zrobi się tam taki wielki basen. Trwa wtedy akurat odbudowa warszawskiej starówki. Oczywiście komuniści, jak sobie bliska obejrzeli Szukalskiego, stwierdzili, cholera, to jednak nie jest swój człowiek. W związku z czym po 3 tygodniach pobytu zdaje się mu wręczono bilet do Ameryki i poinformował, że jego wiza nie została przedłużona. Bardzo im przykro, do widzenia. Szukalski stwierdził, że tak się artystów nie traktuje i poprzysiągł im najkrwawszą możliwą artystyczną zemstę. Tutaj wyrzeźbił portret generała Babora Komorowskiego. Jako prawda męczennika powstania warszawskiego wkomponowanego w obraz kanalizacji warszawskiej, jako miejsce, gdzie się powstańcy kryli. Wyrzeźbił. To akurat jest kolejne podejście do portretu Mikołaja Kopernika bodajże. Zaczął rzeźbić jakieś takie medale przedstawiające klęskę ludów gnębionych przez totalitaryzmy. To jest kolejny medal z Kopernikiem. To jest jakaś proszka. To jest żaba.
tutaj, prawda, swastyka orząca książkę jako symbol, prawda, pognębionej ludzkości. To nie wiem, co to za rysunek, ale fajnie był, tego zaglądania wgrało. A zaraz dojdziemy. Rzeźba, którą nazwał Jałta Tantal, symbolizująca zniewolone Europy, zniewolone narody Europy Środkowej. To jest spojrzenie na twarz. To jest nieudany odlew chyba tamtego. O! Brrr. No i zgubiłem, i zgubiłem, i zgubiłem, i zgubiłem, ale już jest. Ok. Dobra, czy ktoś spróbuje odgadnąć, co przedstawia ta rzeźba? Zaraz zobaczymy, na to jest ujęcie z tyłu. To jest zbliżenie na twarz Małpoluda. To jest chyba najlepszy, tak? Tak. Najlepszy obrazek, jaki udało mi się zdobyć. To jest wykonany na potrzeby Polonii Amerykańskiej projekt pomnika Katyńskiego. Mamy tutaj polskiego oficera, którego rozstrzygnie paskudny Małpolud z mordą hieny. Oficer jest... Spróbuję powiększyć. Oficer jest porośnięty orlimi piórami. Moment, może to będzie lepsze. O! Ze skroni mu wyrastają orle skrzydła, z przestrzelonej głowy wytryska dusza w postaci srebrzystej smugi zakończonej oczywiście czteroskrzydłym orłem. Ten paskudny Małpolud ma oczywiście na ramieniki z syjską gwiazdą, tu ma takie kółka symbolizujące ordery, tu jeszcze trzyma paskudny młot, a Małpolud się w ogóle opiera na mackach ośmiornicy, które się tu wiją i tego nieszczęsnego oficera oplatają. Piękna koncepcja, tyle że była przechowywana w Chicago w magazynie, który uległ pożarowi. Tutaj jest medal nawiązujący też do tamtego pomnika, gdzie znowu mamy podobną koncepcję. Oficer rozstrzygnięty przez Małpoluda. Jak się przypatrzymy, to Szukalski polskich oficerów bardzo szanował. Bo i mięśnie jak u Kudziana i inne szczegóły anatomiczne to wskazują. To są inne projekty medali Szukalskiego, jego rysunki z tego okresu. To jest projekt pomnika Unii Panamerykańskiej, który myślił, że się postawi na granicy portu Szukalskiego. To jest no, ten pomnik Unii Panamerykańskiej. Wymyślił, że postawi się to na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady. To miał przedstawiać spotkanie indiańskiego wodza z Krzysztofem Kolumbem. A jak się na to popatrzę tak z pewnej odległości, to wszystko wygląda jak czaszka, symbol prawda, marnego losu Indian po kolonizacji. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, proszę spojrzeć na bardzo interesujące nakrycie głowy Krzysztofa Kolumba, bo to są i gogle motocyklowe, i tu jakaś kaczuszka z wierzchu, cholera wie, co to jest. Jeszcze jeden medal. To jest jakiś rysunek. To jest pomnik, który on zaprojektował dla Francji. Francja oczywiście nie chciała. To jest taka mała rzeźba przedstawiająca znowu zniewolone narody Europy. Uciekło. A, myśmy przeskoczyli. I jeszcze jeden medal z kolei przedstawiający marny los ludzkości w uścisku totalitaryzmu. Tu
Tu jest taki mały Jetinson, który tym wszystkim steruje. Tu jest skrzyżowanie swastyki, prawda, z sierpami. Tu się można dopatrzeć ukraińskiego tryzuba z krzyżem celtyckim, nie wiadomo czemu na górze. Szukarski czerpał dzielnie z dorobku wszystkich możliwych ludów i wszystko, co mu pasowało, to zagospodarował. Ok. To jest rzeźba przedstawiająca konika. Ciekawa rzecz, nie? Nieduża rzeźba. Nie miał dużo pieniędzy, więc skoncentrował się raczej na takiej sztuce, którą... Kolejny projekt pomnika Mikołaja Kopernika. Jest tutaj w rozkroku nad katedrą we Fromborku i trzyma sfery niebieskie w mocarnych dłoniach. Czteroskrzydły orzeł. Akurat tutaj nie umieścił innych ciekawych emblematów. Ok. No to teraz będzie pytanie konkursowe. Czy ktoś się domyśla, czyja to rzeźba? Znaczy rzeźba Szukowskiego, kogo miałam przedstawić? Popatrzcie na twarz. Twarz jest w sumie najbardziej podobna. Mamy tu jeszcze jedno ujęcie. Znaczy to jest rysunek projektowy, a to jest gotowa rzeźba. Niestety zdobycie jakichkolwiek jej fotografii jest pierońsko niewyobrażalnie wręcz trudne. Jako, że rzecz była na tyle kontrowersyjna, że jakoś nikt nie chce tego nawet... W rysunku projektowym postać jest pokryta jeszcze orlimi piórami, które zasłaniają pewne szczegóły anatomiczne. Natomiast rzeźba w wersji finalnej to jest wspaniale umięśniony, całkowicie nagi kulturysta. Okej. Nikt się z Państwa pewnie nie domyśli. Gdy Karol Wojtyła został Janem Pawłem II, cała emigracja rzuciła się rzeźbić papieża. Papieża rzeźbiono na trzy sposoby, prawda? Albo papież przechadza się zamyślony, albo papież błogosławi jedną ręką, albo papież błogosławi rękami. Szukalski, chociaż neopoganin, papieża bardzo szanował za jego twardą postawę wobec komunizmu. Ponieważ Szukalski papieża szanował, to go wyrzeźbił. Patrzcie na tę muskulaturę. Pudzian by się nie powstydził. Mocarne ręce. W każdym razie tutaj Jan Paweł II depcze taką mackowatą hydrę komunizmu. Ta hydra z tyłu wypuszcza jeszcze macki, które on tu przytrzaskuje cepem, który trzyma w rękach. Szukalski sobie to wyrzeźbił. Jasna choroba. Szukalski sobie to wyrzeźbił i wysłał papieżowi w prezencie. Tu jeszcze ten cep jest ozdobiony musztami świętego Jakuba. Macki hydra. Patrzcie na te węzły mięśni. Szukalski muskulaturę fantastycznie rzeźbił. Tutaj piuska na głowie. Szkoda, że twarzy nie widać, ale żeby pokazać twarz, to musi też pokazać, jak bardzo Szukalski papieża szanował. W każdym razie Szukalski to wysłał Janowi Pawłowi II, a Jan Paweł II to schował gdzieś w muzeach i nie pokazywał. Ja słyszałem, że papież miał duże poczucie humoru, ale chyba to go trochę przerosło jednak. Dobra. W każdym razie, no tutaj jest rysunek przedstawiający naszych przodków już po przyjęciu chrześcijaństwa. To jest stary Szukalski i jego obraz. Szukalski i jego rękopisy. Szukalski w swojej pracowni. Szukalski w swojej pracowni. Narzędzie rzeźbiarskie Szukalskiego i ta rzeźba Jauta Tantal. A tutaj jego medale. Tutaj jakiś taki z pośmiertnej wystawy. O, cóż to. Dobra.
Szukalskiemu zmarła w końcu żona, lat miał około 90. No i generalnie można powiedzieć, że ten amerykański sen tak nie do końca mu się dobrze wyśnił, bowiem siedział, miał emerytury tam około 300 dolarów i generalnie klepał nerce. Natomiast w Kalifornii mieszkał sobie facet, który zajął się rysowaniem komiksów i który był Szukalskiego wielkim miłośnikiem. No i tenże facet, grzebiąc po informacjach o Szukalskim, po starych katalogach z wystawami jego prac, dowiedział się ku swemu głębokiemu zdumieniu, że Szukalski nadal żyje. No więc stwierdził, że uda się do swojego idola pokłonić się, wziąć autograf, dowiedzieć się, co tam słychać. Dotarł do przyjaciół Szukalskiego, oni mu powiedzieli, że on Szukalski tak, prawda, marnie prosperuje trochę na tej emeryturce swojej cienkiej. No więc facet stwierdził, że to przecież żaden problem, ja jestem milionerem, ile trzeba, mówcie, czek wypiszę. To powiedział, nie, wiesz, to jest dumny Polak, on tak nie weźmie kasy. Ten sam mówi, słuchajcie, to ja mu dam robotę. Mam syna, lat 11, syn trochę rysuje. Może by Szukalski został jego nauczycielem rysowania. No raz zaproponował. No i facet zaproponował Szukalskiemu tą posadę i Szukalski ją przyjął. I faktycznie tam się, prawda, odkuł trochę finansowo, odkarmił. Chłopak w dodatku był bardzo pojętnym uczniem, więc się bardzo dobrze ze sobą dogadywali i bardzo fajnie ze sobą współpracowali. Tutaj widzimy Szukalskiego i jego ucznia. Jak Szukalski tego łebka nauczył rysować? Tak. To jest młody Leonardo DiCaprio. W wieku lat 11. Podobieństwo trudno się dopatrzyć. W każdym razie Leonardo DiCaprio bardzo Szukalskiego lubił. Jak pogrzebiecie w internecie, znajdziecie artykuł przetłumaczony z angielskiego autorstwa Leonardo DiCaprio, Stanisław Szukalski, mój polski dziadek. Titanica kręcono w 10. rocznicę śmierci Szukalskiego i Leonardo DiCaprio swoją rolę zadedykował pamięci Szukalskiego, o czym w Polsce pies z kulawą nogą nie wie, bo takich mamy dziennikarzy debili. Młody Szukalski, Leonardo DiCaprio na Titanicu. Fryzura nawiązująca. Tylko wyraz twarzy trochę inny. Tu Leonardo DiCaprio otwiera jedną z pięciu wystaw retrospektywnych prac Szukalskiego, bo rodzina DiCaprio takie wystawy objazdowe w USA ufundowała. Tak. Tu mamy starego Szukalskiego i jego ostatnią rzeźbę. Mianowicie pewnego dnia stwierdził, przechadzał się brzegiem morza i znalazł taki fajny pień drzewa, z pomocą przyjaciół go przytransportował do pracowni i obrobił. Stwierdził, że tyle lat rzeźbił rzeczy realistyczne, pora zająć się kubizmem. I wyrzeźbił sobie taką gołą babę. No, to jest jedno z ostatnich zdjęć Szukalskiego. No i Szukalski miał lat 93, kiedy pojechał do supermarketu autem. Wyjeżdżając z parkingu trochę skasował inne auto, bardzo się tym przejął. Zostawił tam swoje namiary, nawet gdy właściwie chciał dochodzić, pojechał do domu. Ale pracownicy supermarketu tak się trochę sąsiadem niepokoili, że no stary człowiek tutaj stłuczkę miał, to wpadniemy do niego zobaczyć, czy wszystko gra. Okazało się, że niestety nie gra, Szukalski miał wylew. No i się biedak wziął i wykończył. Po jego śmierci jego ciało zostało spopielone i prochy przyjaciele rozsypali na Wyspie Wielkanocnej. Także spoczął w miejscu, które uważał za praojczyznę Polaków. A jak już wspominałem, w 10. rocznicę śmierci Szukalskiego Leonardo DiCaprio, udając młodego Szukalskiego, przepłynął się jeszcze Titanikiem na dno.
Także taka to jest ciekawa postać. Tu mam jeszcze parę obrazków z jego twórczości. No, tatuaże rytualne z opisem. To można sobie taki font do komputera zrobić, bo to piękne są te literki. Także artysta był wybitny, kontrowersyjny, kociołek mu ostro nie gotował. Niemniej jednak powiem, że w tej jego twórczości, no to jest chyba jakaś amerykański folder z wystaw retrospektywnych z jego. Niestety w Polsce jest on kompletnie zapomniany, natomiast w Stanach Zjednoczonych, chociaż nazwisko ma takie trudno wymawialne, jest znany znacznie lepiej niż u nas. Dobrze. W Polsce jedyny zbiór prac Szukalskiego ma muzeum w Bytomiu. Tutaj coś tam ocalało z tego, co przywieziono na Śląsku przed wojną. Dobrze, dziękuję za uwagę. 3 minuty przerwy i będzie spotkanie autorskie.